Hej wszystkim, Tulna, witam Was na moim prywatnym sejwie. Dzisiaj jesteśmy na naszej farmie, wreszcie mamy farmę. Długo wyczekiwany dodatek przeze mnie, bardzo długo. I muszę Wam powiedzieć, że jak na razie bardzo mi się podoba. Jestem podekscytowana i troszkę mało grałam, także niektóre rzeczy tutaj z Wami sobie poodkrywam, ale nie będę Wam przedstawiać rzeczy z budowania, ani rzeczy z kasa, dlatego że to już zostało na internecie pokazane 1 500 000 razy. YouTuberzy niektórzy mieli dostęp bardzo wcześnie tym razem i myślę, że już wszystko wiadomo na ten temat. Ja się skupię tutaj troszkę na rozgrywce, bo jestem tej rozgrywki dość ciekawa. Mamy tutaj jesień, słuchajcie, i to już któryś dzień jesieni, więc ja nie sadziłam jeszcze tych wszystkich warzyw. Jestem też ich mocno ciekawa, ale boję się, że po prostu mi to nie wyrośnie, nie? Przez tą zimę i tak dalej. Nie wiem, czy to rośnie jesienią, więc chyba nie. Będę musiała tutaj poczekać do wiosny, tak mi się wydaje. Nie mam też się za bardzo z czego utrzymywać, szczerze mówiąc. Sprzedaję tutaj tylko mleko i jajka. W sumie one są dość drogie, słuchajcie. I nawet spoko jest kaska za to. Także zobaczymy. Mamy krowę, słuchajcie, mamy lamę i mamy kury. No, właśnie mi przed chwilą pisało, że jedna kura chce odejść, bo nie poświęca mi zbyt dużo uwagi. Ale tych zwierząt jest tyle. Ja chyba zrobiłam błąd, że po prostu wzięłam sobie tak dużo kur. Bo po prostu nie ma czasu na oporządzanie tego. Jeszcze jeden błąd zrobiłam, gram tutaj tylko jedną simką. Oczywiście moja simka ma rodzinę. To jest simka, którą niedawno pokazywałam też na moim prywatnym sejwie. Z tym, że ona ma starszą siostrę, ta starsza siostra jest aktorką, już dość znaną, a my skupiamy się na życiu takim farmerskim. Także do dzieła! Nasz domek to jest domek, który już tutaj był. Ja w zasadzie co zmieniłam? Zmieniłam tylko jedną rzecz. Troszkę go przesunęłam, powiększyłam kuchnię i tutaj zrobiłam nam piwnicę, dlatego że chciałam tutaj inne jakieś tam warzywa i owoce też uprawiać, żebyśmy po prostu też mieli się z czegoś tak fajnie utrzymać. Jezu, ta znowu będzie żarła ten tort. Słuchajcie, ona ma ten tort. I ona ciągle tylko je ten tort. Ona nic tu innego więcej nie jadła, nie? Ale trudno. Tutaj w ogóle ta parcela była z tą nową jakby cechą, czyli że musimy robić sami zakupy, bo lodówka jest pusta, nie? Ja sobie to zmieniłam, bo za dużo rzeczy tutaj się dzieje, słuchajcie, jakbym jeszcze miała się o to martwić, to by było trochę kiepsko, myślę, z tymi naszymi zwierzętami, tym bardziej, że już widzę tutaj jakiś syf jest. No, tu jest cały czas syf. Ale dobra, o, jak pięknie ptaszki śpiewają. O matko, kuro, co ci się stało? Kura jest w nie w sosie, słuchajcie, w nie w sosie. I nie w rosole. Biega sobie, jest szczęśliwą kurą. Znaczy, tak mi się wydawało, że powinna być szczęśliwą kurą, nie? Zielonuszką z wolnego wybiegu. Słuchajcie, to jest kura, to jest na wypasie tu ma. Patrzcie, jak ma dobrze. Tu wodospad, tu nam nikt nie przeszkadza, zero sąsiadów, nie? Ta parcela po prostu to by była parcela dla mnie, nie? Bo ja jestem po prostu mega introwertykiem i jakbym mogła, to siedziałabym tylko pod kocem, ewentualnie pod łóżkiem, żeby mnie nikt nie widział i nigdzie słyszał i żebym po prostu też nie usiadł nikogo za bardzo mówić. No, tak mam. Także to by była idealna parcela dla mnie, słuchajcie. Co bym musiała mieć? Musiałabym mieć na pewno internet i kibelek. Mógłby być nawet na dworze, nie? I byłabym szczęśliwa. Kibel na dworze, nie? Ja zamieć śnieżna po prostu, a ja do kibla. No, byłoby ciężko, ale myślę, że dalibyśmy jakoś radę, słuchajcie. No, tutaj właśnie też można sobie taki kibelek zrobić, słuchajcie, na zewnątrz, no to by było coś. Dobra, która kura tam się źle czuła, nie wiem, ale trzeba im rozrzucić trochę żarełka, rozrzuć karmę. Mamy, to jest nasz kogut, o ile się nie mylę, nie, sticker. Słabe kontakty mamy z tymi kurami, w zasadzie żadne, Egi chciała od nas odejść. Jakie one są fajne. Nie wiem, co tym kurom dać. Może ją nakarmię tak specjalnie tylko ją, żeby ją przekonać do siebie jakoś. Bo co gadam do tych zwierzaków, to im coś nie pasuje, nie? Tu zaś obora jest brudna. Oj. Buttermilk, zawołaj. Gdzieś u innej youtuberki widziałam to imię i je sobie podkradłam. Nie wiem, u kogo widziałam. Czy u Merty? Może u Merty? Nie, u Merty nie. Albo umerty kogoś tam tak nazwała, chyba też jakieś zwierzę, zresztą nie wiem, nie pamiętam. Dobra, szybko jedzcie, kurczaki, ale gdzieś to imię mi się tam na YouTubie na pewno przewinęło dla jakiegoś zwierzaka. O, cześć krówko. Nasza krówka, słuchajcie, o, jest taka łaciata, taka biało-czarna i ma na imię właśnie Buttermilk.
No i generalnie umiera z głodu. Niedobrze, niedobrze się dzieje. Wyduj, wyczyść, zagoń. Dobra, mogę ją nakarmić za 4 simoleony, a ja jej tam nie mogę dać jakoś do tej obory tego jedzonka, tak ją muszę po prostu z ręki karmić za każdym razem. O, mucia. Wyczyścimy ją i oczywiście wydoimy, bo musimy mleko sprzedać. Patrzcie, jakie kury zadowolone sobie chodzą. Mnie tylko jedno zastanawia, nie? Wiecie, co mnie zastanawia? Że te kury generalnie tak, no, takie są, że nie robią. Nie robią, wiecie, czego nie robią, nie? Dwójeczki. Bo normalnie to zawsze jest pełno takiej dwójeczki od kur i to tak, no. Ale tutaj generalnie czysto, czysto jest. Tak, to mi się podoba. Dobra, krówcia zadowolona. O, i właśnie, jak mogłam zapomnieć o naszym piesiu? To jest nasz piesio, ma na imię Tako i chce go rozmnożyć z pieskiem naszej siostry. Ale to może za jakiś czas, bo na razie wiecie co, wszystko tutaj mam na głowie. Jestem bardzo zajętą kobietą tutaj na tej farmie. Nie mam na nic czasu. Muszę posprzątać oborę. Jeszcze jakaś mucha mi tu lata koło mnie. No, także takie farmerskie życie. Tutaj taka sielanka, powiedzmy, bardzo mi odpowiada, chociaż tak naprawdę, wiecie co, no to jest ciężka robota, nie? Nawet w simach. Nawet w simach. Ja, dojimy krowę! Ale świetnie to wygląda. Cześć, Mucia! No, tutaj cię wydoję. No i właśnie bym chciała, żeby nasza Shannon tak się fajnie zajęła tą farmą. Muszę jej tam pozmienić to... Muszę jej tam pozmienić. Tak, muszę jej pozmienić pragnienie życiowe, bo mamy tutaj na razie dużą, szczęśliwą rodzinę, ale chciałam jej tam zmienić właśnie coś na tą farmę i tak dalej. Także ja sobie to zrobię, wiecie co, no, później kodzikiem, no bo zaczynałam grać tą rodziną, oczywiście jak jeszcze tego dodatku nie było, nie? I niedawno dopiero tutaj Shannon przeprowadziłam na tą parcelę i tak. Dobra, zobaczmy ile to mleko kurczę kosztuje, bo ja tam pamiętam coś 16 simoleonów, ono kosztuje. O, mleko jest, dobra. I 6 buteleczek mamy. Ej, 111, fajnie, a to za wszystkie było? Za wszystkie. A ja taka pazerna jestem, że chciałam za każdy. Tutaj sobie mąkę kupiłam na targu. Była grzech na targu, mąka kupiona, możemy sobie robić ciasto. Nie wiem, no kupiłam tą mąkę, bo była wtedy ta lodówka pusta. Jak kupiłam tą mąkę, to było już wtedy nawet okej. Okay. Nie wiem, jak po prostu ta cecha tej parceli działa do końca. Będę musiała to obczaić, na pewno to sobie zrobię. Ale na razie właśnie chciałam się tymi zwierzakami tutaj pozajmować. Gdzie jest ta kura Egi? Ja jej dałam jakieś ten... Nie dałam jej chyba... Nie dałam jej chyba tego pokarmu. No i tak interakcje społeczne. Nie wiem, co... Nie wiem, co z tymi kurami gadać. To jest mój największy problem, że ja nie wiem, co z tymi kurami gadać. A co ty tam robisz? Ty co tako robi? Co on robi? Co on robi? On szuka jakiegoś złota? Pieniędzy szukasz tako? Nie mam pojęcia, co on robi. Kopie mi tutaj w tej karmie dla kur. Sticker, halo? Co ty robisz? Sticker chyba śpi. No, tak się odwrócił tutaj i śpi sobie. Hej, Mućka, nie podeptaj mi stickera. Mamy też oczywiście lamę, ale ona się wstydzi i nie chce wam się pokazać. Też jest introwertykiem jak ja i woli siedzieć w zamknięciu. Ale może się przekona i wyjdzie, nie? Jak te kury biegają śmiesznie. One są takie słodkie, te kury. Nie mogę z nimi, nie? No, a czekajcie, jak ta czarna się nazywa, bo już zapomniałam. Flora. No. Także mamy całkiem fajne tutaj statko. Jestem zadowolona. Jeszcze nasz pies tutaj biega cały czas. W ogóle miałam takie wątpliwości, jakiego psa sobie wziąć. Czy większego, czy mniejszego. Ale mówię, ten piesek od siostry jest mniejszy. No to fajnie by było mniejszego pieska wziąć, żeby to miało jakieś tam ręce i nogi później, nie? Te szczeniaki. Sia, tako, jaki ty jesteś brudny. A my nie mamy wanny, żeby cię umyć. Hello, kolego. Bo ja zapomniałam wannę w ogóle kupić, a później już było za mało pieniędzy. Żeby kupić wannę. Teraz mogłabym ją kupić i dać ją gdzieś tu, ale mi się strasznie zhajsiła, słuchajcie, spłuczemy. Ja nie wiem, tutaj bym musiała dać tą wannę, coś mi się wydaje. W ogóle się zastanawiam, czy ten strach na wróble, bo tu jest taki z czterema porami roku przed taki strach na wróble. I ja chciałam go sobie tu wziąć, tylko ja nie wiem, czy on by mi ogarniał na przykład te zwierzęta, nie? No, to też jest generalnie do sprawdzenia. Słuchajcie, może go sobie kupimy i Kaś go tutaj. Kaś go damy.
Nie wiem jeszcze gdzie, ale może gdzieś się da. On mnie trochę przeraża, więc ja generalnie nigdy z tym strachem na wróble nie grałam, ale skoro my jesteśmy tutaj same i mamy ciężko, to myślę, że on by mógł się przydać, ale z drugiej strony, ale, dzisiaj będzie bardzo dużo ale, bo jak takie mam, po prostu taką fazę mam na ale. No i przeraża mnie, ale jestem leniwa, więc może bym go tu wzięła. O, patrzcie, wykąpany jest nasz piesio. Chodź, zawołajmy lamę naszą. Snow, zawołaj. Dlaczego Snow? Dlatego, że lama jest cała biała, bo wzięłyśmy sobie białą lamę, żeby było widać bardziej, jak jest brudna, oczywiście, że tak. No, więc mamy białą lamę. W ogóle nie wiem, czemu ją nazwałam Snow, bo chciałam ją nazwać John Snow, ale nie wiem, czemu w końcu wyszło Snow samo. Także dobra. Nie, mam rachunki do zapłacenia, ale mnie nie stać. Myślicie, że ten landgrabowie nadzą mi trochę prądu na krechę? Chyba nie. Dobra, wyczyść. I co jeszcze tutaj możemy zrobić? Interakcje społeczne. Opowiemy dowcip naszej lamie i ją nakarmimy i ją wyczyścimy, bo one tak fajnie robią, jak się je czyści. Jest ta inter... O, patrzcie, możemy już ją ostrzyć. Nie, czekajcie. No tak, wyczyścimy ją, a później ją ostrzyżemy. Ma to sens. Nie wiem, czy tego drzewa stąd nie usunę, bo jest jesień, a ono cały czas wygląda tak samo i mnie to trochę irytuje. To drzewo chyba w ogóle nie powinno być w tej strefie klimatycznej generalnie, ale dobra. Podobało mi się, mówię, fajnie wygląda, takie kolorowe. No ale, bo widzicie, te zmieniły kolor, nie? Na takie szare się zrobiły. I tak to wygląda. Ja wiem, kury, wy jesteście nieszczęśliwe, bo się wami nie zajmuję. Ale kurczę, kury takie towarzyskie są, serio? Cześć, Snow! No. Może następną lamę sobie nazwę John Snow. O, jak pięknie czyścimy lamę. A czemu drugi raz jej dałam czyść? Nie wiem. Tak fajnie one te uszy dają do tyłu. Podoba mi się ta lama. I właśnie chciałam... Cześć, cześć. I właśnie chciałam mieć i lamę, i krowę, nie? Ja wiem, że jesteś brudna, ale zajmij się tutaj zwierzakami najpierw, okej? O, mamuśka do nas dzwoni. Nie, mamo, nie możemy przyjść, bo widzisz, życie na farmie jest ciężkie. Tak sobie myślałam, żeby, kurczę... Może całą rodziną się właśnie tutaj przeprowadzić, czy coś, ale mówię, nie, no niech ta jedna Simka próbuje sobie z tym poradzić, nie? Niech będzie jakieś wyzwanie. Patrzcie, jak jej spada zabawa, kurczę, blade. Może ja bym musiała jej dać tą cechę, że miłośniczka zwierząt, bo może jak ona by ją miała, tą cechę, to wtedy by jej zabawa też rosła, co wy na to? Nie wiem, czy to tak w sumie działa, ale chyba warto spróbować. Zaraz przyjdę cię ostrzyc, mój drogi, Johnny Snow, zwany tylko Snow. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu ja nie napisałam tego John. Nie wiem. Ktoś mi musiał zagadać albo coś i się nie skupiłam wystarczająco i wyszło tylko Snow. No nic, zdarza się. A ty Kaj się kąpiesz! Kaj, ty się kąpiesz, dziołcha. Ja pierdzielę, ty normalnie jest wiatr, jest zimno, jest jesień. Nery se przeziębisz. Masz tylko dwie. Co jak landgrabowie będą chcieli nas, kurde, zlicytować za ten... Za brak hajsu za prąd. Trzeba będzie tą nerkę sprzedać. Jak sprzedasz chorą nerkę? Same problemy z tymi simami. Same problemy. I patrzcie, siostra chce do nas przyjść. To może być trochę dla niej, wiecie co, szok, bo ona jednak nie, że mieszka, wiecie, w jakichś luksusach, bo jej dom nie jest luksusowy, bo ona jest początkującą aktorką, w ogóle ma małe dziecko, tam się też podziało. Ale na razie skupiamy się na farmie. Chcę przyjść do ciebie. Chodź, Annalisa, chodź. To nie są twoje klimaty zupełnie. Ona w ogóle mieszka w Delsol Valley i wiecie, woli się jednak, no woli takie cieplejsze klimaty. Może tak, no, zwierząt takich farmerskich to nie za bardzo. Ma psa jednego i to jej wystarcza. To się może ogarnij, kobieto, bo siostra do ciebie przyjdzie, dobra? Ja wiem, że jesteście blisko, ale może bez przesady. O, patrzcie, przyszła już. Hej, Anna, tu jesteśmy. Juhu, koleżanko. No i widzicie, ona już jest wschodzącą gwiazdą, nie? I nie odpuszcza, nawet jak była w ciąży, to nie odpuszczała, chodziła na te castingi i na wszystko. Idzie nam całkiem dobrze, muszę wam przyznać, z Aną. Tylko teraz ją właśnie zaniedbuję, bo siedzimy tutaj na farmie, nie? No.
Generalnie mam taki plan, żeby Anna osiągnęła ten 10. poziom aktorstwa. Tam będę postarzać jej córkę co jakiś czas i już tam po prostu będę chciała ich zostawić, niech sobie żyją swoim życiem, już tam spróbuję jej życie ułożyć, ale ona coś chyba też nie ma szczęścia. Zresztą pokażę Wam ją, myślę, kiedyś też na jakimś tam odcinku. I te rachunki nie są aż takie ogromne, ale zważywszy na to, że mamy naprawdę brak kasy, no to szarpnie nas to trochę, nie? Tutaj sobie z siostrą gadamy, przepraszam, że jest tak ciemno, ale nie mamy prądu. Rozumiecie, jak to w Simsach. Jakieś liście no, tu wlatują do domu, czy co? O, wyglądasz na przyjazną duszę. Serio? Oki. No, ona mi opowiada o tym mieście, jak ona nie ma o nim pojęcia. Siostra, chcesz iść na targ z prawdziwego zdarzenia? Mogę cię wziąć, a później do lasu, żeby cię zakopać i ukraść ci biżuterię. Nie, wcale, że nie, słuchajcie. To nie jest taka seria Simów. Nie, my się tu bawimy grzecznie. Chodź wezmę cię na targ, tylko zapłacę rachunki, dobra? Miałam mojego Jona Snowa ostrzyć. Jon Snow, jesteś tu jeszcze? Nie odchodź, Johnie. Oho, jaki ty jesteś piękny. Kocham cię. Słuchajcie, tu jest tak fajnie na tym, powiedzmy, targu, czy nie wiem, na tym ryneczku tej miejscowości. Super, bardzo mi się tutaj podoba. Szkoda, że no, te wszystkie budynki to są takie królicze nory i w ogóle. Mogę tylko oglądać na witrynie te rzeczy, szkoda. Ale możemy kwiatki jakieś pokupować. Tutaj chyba też tylko mogę pooglądać, nie? No, fajnie jakby tu była jeszcze jakaś restauracja, wiecie, w tych budyneczkach. Tu mi się to podoba, mega jest, po prostu to koło i tak dalej. A tutaj można zamieszkać? Nie. Szkoda właśnie, kurde, że w tym młynie nie można zamieszkać. To by było ekstra po prostu. Albo żeby tu była, wiecie, no właśnie taka parcela, czy mieszkalna, czy wiecie, pod zagospodarowanie, to naprawdę byłaby bajka, żeby tu mieszkać. Byłoby naprawdę w dechę. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego, bo ja bym chciała sobie kupić jakieś nasiona takie, wiecie, co by tam w tej piwnicy rosły. Ale nie takie, jak myślicie, zapewne. Nie. Tak jak mówiłam, my się tu grzecznie bawimy. Sprzedaj przedmioty, mogę tu sprzedawać. Kup w sklepie ogrodniczym. Dobra, no to chodź, kupimy sobie tutaj coś ciekawego. Może siostra też skorzysta, słuchajcie, kupi jakiś tam ser czy coś, wiecie, prosto od rolnika, bez konserwantów i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, jak na jesień, bardzo ładna tutaj jest pogoda. Jakie fajne tu są zdobienia tych grzybków, nie widziałam tego wcześniej. Ja, ty, ananas możemy kupić, ja nie lubię. Śpiewanie jest super. Za każdym razem, jak mi wyskakują te powiadomienia, śpiewanie jest super, wspinaczka jest super, sikanie jest super, robienie dwójeczki jest mega super. Co mnie to obchodzi? Niech se lubi. Po co mi to? Rozumiem, gdyby mi wyskakiwało to, nie wiem, od Sima, którym kiedyś grałam, czy coś takiego. Dobra, to mogę decydować, ale tak? Co mnie to obchodzi? Ty, begonie mogę kupić. Ale drogie te kwiatki są. A ja myślałam, że w naszym centrum ogrodniczym jest drogo. Beżowa wełna lamy. No. Cytryna. A tu nie ma takich normalnych rzeczy, tylko wszystko takie ekskluzyw. Ej, duża obręcz do haftu. Nice. Dyniowy przysmak. Mogłabym wziąć i dać królikowi na przykład. Czy króliki lubią dyniowe przysmaki? Nie wiem. Ale jest dżem. Jakie to wszystko jest drogie. Jest jabłko, ale jabłko mi chyba tam nie urośnie. Coś mi się... Lilia jest. Dlaczego ta lilia tu jest taka droga? Owoc plazmowy. Papryka. Pietrucha. Ty, ale mają to nieźle wyposażone. I róża jest. Róże bym kupiła. Z róży jest trochę hajsu. A nie ma tu czegoś lepszego? Szpinak. Proszę bardzo. Truskawy. Zielony grzyb. No, po prostu coś mnie tutaj tak swędzi przy mikrofonie, że nie wiem. Trzeba było się jednak wczoraj umyć, kurde, a nie tylko wietrzyć. Ziemniaczek. Nie. Świecąca kula. A co to jest świecąca kula? W te kule możesz wpatrywać się bez przerwy.
Co to jest świecąca kula? No, poza tym, że świecąca kula, to ja rozumiem, ale co? Że sobie ją stawiam i tylko tyle? Czy tak się po prostu nazywa jakieś coś do zasadzenia? Nie, no chyba nie. Kupuj. Dawaj, kobieto. A to jest ta? Crumple button? Nie. A, to jest zadecka, no. Czyli u nas Crumple button, pani. A bardzo ładna jest. A kupiłam już to od niej, czy nie? A co ona chce tam podlewać? Pokaż mi, mam te róże. A co ty chcesz podlewać? Podlej, ale co? A podlej se. Coś, zabraniać ci nie będę, nie? Jak lubisz. Poleciała gdzieś. A ty w ogóle wiesz, gdzie twoja siostra jest? Bo ja nie wiem. Co ty tam podlewasz? Pokaż mi. Tutaj coś rośnie i podlewasz. A, tutaj też można zasadzić. Patrzcie, ej, fajne. Okie ładne kwiatki tu podlewasz, czy co to tam rośnie? Dobrze, podlewaj, może kiedyś przyjdziemy i zbierzemy tutaj. No. Ja w ogóle dalej gram na tym gotowym sejwie, nie? Więc tutaj jest też takie centrum, powiedzmy, ogrodnicze, gdzie można iść i sobie coś pozrywać. Także ja tam sobie pójdę, bo naprawdę nasze rachunki są wysokie, a nas nie będzie stać. O, wysokie jak dla mnie, nie? No tutaj mało zarabiamy, a nie chcę znowu tam malować, bo wiecie. O, dzień dobry pani burmistrz. Może by było dobrze się zapoznać z burmistrzem miejskim. No nie? Znaczy wiejskim. To dziwne, bo to powinien być sołtys, ale dobra. Never mind. Przyjazne powitanie. Dobrze, przywitamy się z panią burmistrz wsi. Dobra. A gdzie jest moja siostra? Czy my w ogóle też jeszcze jesteśmy w grupie? Nie, ona stwierdziła już, że idzie. Zrobiła zakupy, kupiła ser, świeże bułeczki i musiała pędzić do domu do swojej córeczki. Patrzcie, nawet mi się zrymowało. O, dzień dobry pani burmistrz. Może jak będziemy ją znać dużo lepiej niż inni mieszkańcy, to wtedy może będziemy wygrywać te wszystkie konkursy. Co wy na to? Opiszemy jej jakiś pomysł, bo ja bym chciała w tych konkursach oczywiście brać udział. Czy ja taką dynię w ogóle mogę posadzić w piwnicy? Nie wiem, czy tam bym mogła dać ten taki rozsadnik, czy nie wiem, jak to się nazywa, tą taką ziemię, wiecie, gdzie tam można zasadzić te różne warzywa. W ogóle już tutaj spotkałam jednego królika, nawet go nazwałam, chyba Robert the Rabbit, czy jakoś tak. O, tu jest ten fajny Sim, z którym mam romans na innym sejwie. Ach, Alex. Alex jest w dechę. Dobra, co tu mamy u góry? O, ta Simka jest fajna, to jest nowa Simka, nie? Z tego miasta. Cecilia. Cecilia. Ja mam niecne plany wobec niej. Ona jest Simką, która się nie angażuje i to mi nawet pasuje. O, to też jest nowa Simeczka, ona ma tutaj gdzieś rodzinę. Też fajnie by było się z nią zapoznać. Żebyśmy znali tych lokalsów tutaj naszych, nie? Nie ma ich za dużo, więc myślę, że to nie będzie nic trudnego. Chociaż, wiecie, tu jest tyle roboty na farmie, że hello. Dlaczego wszyscy podłączają się pod naszą gadkę? Słuchajcie, ludzie, nie bierzcie tego do siebie, a właściwie weźcie to do siebie i idźcie sobie. Ja chcę tylko z panią burmistrz pogadać. Dobra, muszę sobie tutaj kliknąć na nią jeszcze. O, zapytam ją o hobby. Będziemy się troszkę spoufalać. Jak na razie mamy dobry zielony pasior z nią, także nie jest źle. Zaś się wszyscy podpięli do naszej gadki, widzę. Dobra, ty masz tutaj z zabawą na bakier. Jesteś też głodna. Nie wiem, co tutaj można zamówić do jedzenia. Da się coś tu zamówić sensownego? Coś się pewnie da, bo byłam tu kiedyś na śniadaniu na jajkach. Słuchajcie, jaki burżuj ze mnie! 798 simoleonów na koncie, ale na śniadanka se łażę po barach. A jak? A co? Dopóki mi prądu nie odetną, to jest życie, jest imprezka. Zamów drineczka. Drineczka? No nie wiem, może jednak to do jedzenia coś. Jedzonko. Kiełbaski z pire. Może być pyszne. A dalej się podlizujemy, pani burmistrz. No, wazelinka, jak się patrzy. A gdzie jest pani burmistrz? Bo ja tu chciałam wazelinkę pouprawiać, a ona mi uciekła. Łazi tam gdzieś. Chodź tu, kobieto.
Jezu, z Cecylią jeszcze chciałam pogadać. Patrzcie, tu jest tyle rzeczy do roboty, że no, ja nie ogarniam, nie? Nie ogarniam. A w ogóle chciałabym, żeby moja simka była taką bardzo aktywną simką, żeby chodziła na siłownię też codziennie. To jest nie do wykonania po prostu. Nie do wykonania, nie da się. Nie da się, bo mi kury odejdą z farmy, że trzeba wybierać. Ta simeczka też jest fajna. No tu wiesz, nie za tym barem stoi Sarah Scott, właścicielka pubu. Okej. A widzę, że tutaj ten coś... No, kręci, kręci tutaj. On wszystkie laski podrywa, ten Alex. No. Ja już cię, Alex, znam, bo mam z tobą romans na innym sejwie. Patrzcie, jaki minus poleciał. Co ze... Romans? Niemożliwe. A jednak mówię ci, że moja simka ma z tobą romans. Dawać żarcie. To są moje kiełbaski. Wara. Wara od kiełbasek moich. No, bierz te kiełbasiory, bo ci zjedzą, chłopy. Zostaw kiełbasy! No. Je, my się z tym Aleksem nie lubimy aż tak? Tak szybko to poszło? Ja, bo myśmy go zdemaskowały, że on jest Don Juan. Trzeba było się nie gździć na tym, na moim innym sejwie ze wszystkimi. Dobra, jedz te kiełbasiary. Ej, fajnie to wygląda, nawet to jakiś groszek czy coś. Powiem wam, że to nie jest generalnie potrawa, którą ja bym zamówiła osobiście, ale wiadomo, że jakbym była ekstremalnie głodna, no to bym zjadła, nie? Patrzcie, jak Lama nas opieprza. Co, gdzieś ty była tak późno? Miałaś o 8 do domu wrócić. Wow, spokojnie, Lamo, już daję ci jeść. Szczyżemy też Lamę. Wełna Lamy. Odkrywa nowe informacje i zapisuje w swoim notatniku. Okej. Okay. Muszę jeszcze sobie kupić to kółko do haftowania, czy wyszywania, czy czegoś tam. O, miziu, miziu, Lamo. Proszę, jedz sobie. I gdzie mam teraz niby tą wełnę? Tu ją mam? Jaka zadowolona Lama. Ja, patrzcie, 6 sztuk wełny. 210. Ale mogę ją też na targu sprzedać. Ciekawe, czy tam będzie drożej. Pewnie nie. Jest mi kasa trochę potrzebna, więc sprzedam to tak, tradycyjnie. O, fajna ta Lama. Dobra, tobie chce się siku, a bardzo ci się chce? Bardzo. Dobra, no to leć. Patrzcie, te zwierzaki poszły już spać normalnie. Ja cię, no bo jeszcze chciałam się krową zająć, nie? Ale one tak szybko idą spać. To dlatego ta Lama mnie tak opieprzyła, nie? Czekały na mnie, aż wrócę. Wróciłam bezpiecznie, to poszły spać. O, jakie to słodkie. Teraz jeszcze chwilę się piesiem zajmę. On taki jakiś przybity jest, bo długo nas nie było, nie? Poprosimy go też o załatwienie się. Nie wiem, co te muzyczki oznaczają takie... Nie wiem, co to się stało. Ale dobra. I pójdziemy sobie, wiecie co, zasadzić do piwnicy te nasze roślinki. Ja nie mam doniczek! Świetnie, że się zorientowałam. Dobrze. Zrobię to sobie jutro w takim razie. Dobrze, że tą wełnę sprzedałam, bo nie byłoby nas stać na te doniczki. Pewnie będzie nas stać tylko na dwie. Dobra, zrobił sisi piesio, a my możemy iść spać. Słuchajcie, i to będzie na tyle z rozgrywki. Myślę, że pojawi się jeszcze jeden taki filmik z rozgrywki w najbliższym czasie. I poza tym chciałabym też wrócić do Jeziora Marzeń, ale za dużo tutaj w Simach się dzieje, słuchajcie, na razie z tą farmą i to mnie bardziej ekscytuje, więc no. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się i pa, pa!